Niedzielna Ewangelia przypomina nam słowa, które słyszymy i powtarzamy podczas każdej mszy świętej. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To określenie Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego nawiązuje przede wszystkim do Starego Testamentu, do baranka, który był zabijany i spożywany przez naród izraelski od tej jednej pierwszej nocy ucieczki z niewoli egipskiej. To określenie Baranka Bożego nawiązuje też, można powiedzieć, do wszystkich ofiar starotestamentalnych, a także ofiar religijnych ludów pogańskich, które w taki sposób komunikowały się z Bogiem, składały ofiary ze zwierząt Bogu. I w takiej komunikacji jest ukryta pewna logika. Daję Ci, Panie Boże, coś, abyś mi dał. Jest taki sposób trochę handlowania z Bogiem. Pewna interesowność. Jeżeli Chrystus staje się dla nas Barankiem Bożym, wchodzi w tą logikę handlowania z Bogiem, to nie po to, żeby ją potwierdzić, ale po to właśnie, żeby nam powiedzieć, nie musimy i nie powinniśmy tak komunikować się z Bogiem. To On, jako Baranek Boży, spłacił za nas wszystkie długi. Zgładził wszystkie nasze grzechy i gładzi wszystkie grzechy, jeśli je wyznajemy. Dlatego, że chce, aby nasza relacja z Bogiem nie miała charakteru handlowego, ale żeby była relacją miłości. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Te słowa usłyszymy w niedzielę przed przyjęciem Komunii Świętej, bo właśnie przyjęcie Chrystusa, Baranka Bożego, Baranka Paschalnego, przyjęcie Go do serca jest tym momentem, kiedy budujemy naszą relację miłości z Chrystusem.